Dzień dobry, witam wokół Watchdoga w naszym cotygodniowym wideo, w którym staramy się podsumować to, co było w zeszłym tygodniu. Pokazujemy różne ważne rzeczy, ale też zagadnienia, które są ciekawe z punktu widzenia obserwowania państwa i procesów, które w tym państwie zachodzą. Jedna taka rzecz, pierwsza, która jest od zeszłego tygodnia, to jest nasz wyrok w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Cały czas dostajemy pytania, na ile to zmieni rzeczywistość polskiego dostępu do informacji publicznej. Zachęcamy, żeby przeczytać jeszcze raz ten wyrok. Jest u nas na stronie, linki w opisie. Bo to jest ważny wyrok, też odchodzący od tego myślenia o informacji publicznej, a bardziej o rozumieniu prawa do informacji. Zachęcam, kto jeszcze nie czytał, żeby przeczytać w całości wyrok i argumentację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Inną rzeczą, która też jest ważna z takiego punktu widzenia, jak w państwie tworzone są różne programy i rozwiązania, to opisujemy i pokazujemy, jak powstawały programy dotyczące rynku nieruchomości i tych wsparcia osób, które chciałyby nabyć nieruchomości, tak zwane 2% kredyty. I też pokazujemy staramy się pokazać, jak przebiegał proces tworzenia tego programu, jakie były spotkania, kto był zaangażowany. To jest bardzo ciekawy temat z takiego punktu widzenia styku biznesu tak naprawdę, czyli zainteresowania firm, które budują nieruchomości, w które możemy kupić możemy mieszkania i też tego, jak państwo funkcjonuje, więc to jest bardzo ciekawy temat do prześwietlenia. I też takiej sytuacji, która nas interesuje i dalej dopytujemy, można przeczytać w dalszych linkach i w naszych publikacjach, w mediach społecznościowych i na stronie, co już wiemy o tworzeniu tego programu, ale też pokazujemy sytuację Tomasza Narkuna, znanego eksperta rynku nieruchomości, który też okazało się przez kilka miesięcy był zatrudniony w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, więc fajnie zobaczyć i do końca tak naprawdę dowiedzieć się, jak przebiegały te procesy tworzenia programu i też czy założeń programu, abyśmy mogli ocenić to, czy to było zgodnie z procedurami, ale też tak naprawdę z czego wynikają te ostateczne propozycje rozwiązań. Druga rzecz, o której już wspominaliśmy, ale też opisujemy ją w naszych mediach społecznościowych, to jest kwestia tego, że kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Prokuratura Krajowa wykorzystywała program Hermes, trochę podobny prawdopodobnie program jak tak zwany Pegasus. Zapytaliśmy, złożyliśmy wnioski zarówno do Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Prokuratora Krajowego. I mamy odpowiedzi. Ministerstwo Sprawiedliwości napisało, że tego programu nie nabyło, więc nie ma informacji. Pierwsza odpowiedź Prokuratora Krajowego była taka, że nie odpowie. Możecie zobaczyć pełne pismo w naszych mediach społecznościowych. I tam jest kwestia poruszana, że to jest tajemnica postępowań, ale też, że nie dostaniemy tej odpowiedzi. Nie zraziliśmy się, wiemy w tej chwili, że te informacje ma prokurator krajowy. Złożyliśmy jeszcze raz ten wniosek. Miejmy nadzieję, że przyjdzie refleksja i jednak dostaniemy te podstawowe informacje dotyczące i zakupu, i wykorzystywania programu Hermes przez prokuraturę. Dostajemy bardzo dużo pytań dotyczących wyborów. No, nic dziwnego, zostało nam kilka dni, tak naprawdę trochę ponad tydzień, do wyborów, jeżeli chodzi o rady gminy, powiatu, sejmiku wojewódzkiego, no to wiadomo, w jednej turze i ewentualnie druga tura za ponad 2 tygodnie, jeżeli chodzi o organy wykonawcze na poziomie gminy. Dużo pytań, bo widzimy też duże zaangażowanie po stronie osób, które kandydują, więc jest dużo komitetów w całej Polsce. A jednocześnie dużo osób się temu przygląda, czy to się wszystko odbywa zgodnie z procedurami, dlatego wpływają do nas pytania. Staramy się na nie odpowiadać. Zapraszamy, żeby obejrzeć nagranie z Krzysztofem Jakubowskim z Fundacji Wolności, który omawia różne kwestie związane ze zgłaszaniem nieprawidłowości przy wyborach. Link w opisie, możecie sobie zobaczyć prezentację i też zastanowić się, czy jak wykorzystać te informacje do zgłaszania ewentualnie, czy sygnalizowania jakichś kwestii z wyborami, które budzą wasz niepokój. Ale też zapraszamy, jeżeli macie pytania, do pisania do nas, do naszego poradnictwa wybory@sieciobywatelska.pl. Piszcie, będziemy się starali odpowiedzieć. Duża rzecz, Fundusz Obywatelski ogłosił konkurs nasz, Funduszu Obywatelskiego i Watchdoga na wspieranie inicjatyw strażniczych.
Zobaczcie link, przeczytajcie ogłoszenie. Bardzo ważne jest to, że my przekazujemy 15% z tego, co nam przekazujecie, z 1,5%, czyli jak dajecie nam 1,5% większy, pamiętajcie, jeżeli rozliczacie teraz PIT-y, zostawiliście to na święta, na ten okres wolny, to przekażcie na nas. My nie tylko wykorzystujemy te pieniądze na działania strażnicze, wyciągania informacji, pokazywania czy robienia monitoringów, ale też 15% przekazujemy na inne organizacje strażnicze. Wspieramy ruch strażniczy. Uważamy, że im więcej organizacji strażniczych i ruchów strażniczych, tym lepiej ma się demokracja. Zatem zobaczcie ogłoszenie o Funduszu Obywatelskiego, o konkursie strażniczym. Zastanówcie się, czy nie zaaplikować i naprawdę aplikujcie i róbmy lepszą Polskę. I przypominam jeszcze, tak jak przed chwilą powiedziałem, o 1,5%. Został ostatni miesiąc. Jesteśmy za te datki wdzięczni i też możecie, tak jak zawsze powtarzam, oglądać, na co wydatkujemy. I za to zawsze dziękuję. I od całego Watchdoga, całego zespołu, samego dobrego na zbliżające się święta, odpoczynku, jakiegoś takiego dobrego momentu, może też wytchnienia od bieżącego przyglądania się, czy tych kwestii związanych z wyborami. Miejmy dobry czas i do usłyszenia i zobaczenia za tydzień.